Witam Was ponownie na moim kanale. Jakiś czas temu zadałem Wam pytanie, jaką kosiarkę wybralibyście do mojego Janmara F24D. Zapytanie był model TRX 125 EFG CH z Geogras oraz FMS 120 z firmy Remet. Ja najbardziej byłem za kosiarką firmy Geogras, ponieważ posiada ona boczny przesuw 40 cm, czyli 20 w lewo, 20 w prawo. I taką też zamówiłem. W tym tygodniu przyszła do mnie z firmy Skonkolewa. Pozdrawiam panów, którzy pomogli mi dobrać, jak również złożyli korzystną ofertę. Jest to model kosiarki bijakowej EFGCH 125 o szerokości całkowitej łącznie z przekładnią pasową 135 cm, natomiast szerokość robocza koszenia to jest 125 cm. Szerokość mojego traktora jest zwiększona o jakieś 12,5 cm, czyli 6 cm, przeszło 6 cm na koło lewe i prawe, co daje nam łączną szerokość 144 cm. Tutaj szerokość jest 125. Obawiałem się, że będzie to za mało, ale masa tej kosiarki, która na tabliczce wynosi około 307 kg, a w dokumentacji jest 270, więc nie wiem, skąd taka rozbieżność? Zdecydowałem się na węższą kosiarkę, ale z bocznym przesuwem. I tak zawsze jadąc po trawie, jedna strona kół, czy to lewa, czy prawa, nie będzie po tej trawie jechać. Więc jeżeli nie będzie jechać, to można tą kosiarkę przesunąć na lewo i prawo. Gdyby była 140, czy 140 też byłoby za mało, bo jest zostaw 140. 4. Jakieś pierwsze próby będę robił w przyszłym tygodniu, być może. Najpierw w gorczycy, którą mam posianą na poplon, a później będę mulczował żyto, które też jest jako poplon pod przyszłoroczne ziemniaki. Do kosiarki musiałem zakupić nowy wałek WOM. Tutaj jest wałek kategorii 3R, czyli moment obrotowy zdolny, jaki może przenieść, to jest 460 Nm i długość minimalna 760 do 1150 mm. Ten wałek, który w tej chwili, znaczy, który miałem i byłem na posiadaniu do rozsiewacza i do opryskiwacza, to był 510 do 710, był za krótki, więc tu nie było co kombinować, tylko zakupić nowy wałek. Traktor, jak widać, jest czysty, jest przygotowany na dożynki. Jutro pojedziemy w korowodzie dożynkowym, więc znajomi mogą mnie podziwiać podczas przejazdu. A filmik z próby kosiarki będzie wkrótce. Tak jak mówię, muszę wykonać pierwsze próby tą kosiarką, nauczyć się obroty, wiadomo, nie przekraczać 540 obrotów na wałku, co sprawdzałem tutaj na liczniku motogodzin. Jeżeli na pierwszym przełożeniu wałka WOM, to jest około 2200 obrotów na silniku, czyli tutaj w tym momencie można sobie tą strzałeczką, jeżeli przejedziemy 220 na pierwszym, tym to jest ten dolny półpierścień, czyli około jest 500 obrotów na wałku, a jeżeli damy na drugi bieg WOM, czyli przy tych samych obrotach byłoby 600, czyli możemy zejść do około 1800 obrotów. Wszystko będzie zależało, do jakiej trawy czy
zarośli wiedziemy, czy to będzie 20 cm, czy pół metra, czy przeszło metr. Wszystko wyjdzie, wszystko jak to się mówi, w praniu podczas pracy. Nagram wam jeszcze filmik z prezentacji traktorka. Jest ładnie wyczyszczony, więc szkoda by nie było tego wykorzystać. To będzie w kolejnym filmiku taka krótka prezentacja, bo miałem pytania, żeby poopisywać, pogadać, co który przełącznik do czego służy, więc w tej chwili jest taka okazja, jest troszeczkę czasu, więc postaram się wam też taki filmik nagrać. To tyle na razie.